Cześć, to już mój drugi wyjazd wolontariacki do Domu Dziecka wspólnie z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju. Bardzo zachęcam do angażowania się w takie akcje, ponieważ oprócz poznania super ciekawych ludzi, można się bardzo dużo od nich nauczyć, a dodatkowo fajnie zintegrować ze swoimi współpracownikami. Jesteśmy na wolontariacie organizowanym przez Fundację PFR w Domu Dziecka we Włodawie. Dostarczyliśmy 25 rowerów. Bardzo dziękujemy darczyńcom grupy kapitałowej PFR. Jesteśmy po rajdzie rowerowym, zrobiliśmy 22 km. Tak trzymać. Do zespołu PFR dołączyłam niecałe 3 miesiące temu. Jak tylko dowiedziałam się, że fundacja organizuje wyjazdy wolontariackie, wiedziałam, że muszę wziąć w takim udział. Atmosfera podczas takiej akcji jest naprawdę wspaniała. Wszyscy jesteśmy zmotywowani, aby osiągnąć ten nasz wspólny cel. No i przy okazji mamy możliwość poznać się z zupełnie innej i nie do końca takiej formalnej strony. Więc wszystkich bardzo serdecznie zachęcam i bardzo polecam, aby brać czynnie udział w takich właśnie akcjach. Jest to super możliwość na to, żeby lepiej się poznać, a przy okazji komuś pomóc. Ten dom dziecka jest dla 14 dzieciaków i trwa od 11 lat i pracujemy z dziećmi na takiej oto zasadzie, że dzieci muszą wykonywać większość czynności samoobsługowo i te małe 4-5-letnie i te duże 17-letnie muszą umieć radzić sobie w życiu z różnymi swoimi problemami. Dlatego te dzieci od początku dnia, czyli od umycia się, robią swoje własne śniadanie dla siebie i dla swoich współbraci, dla swoich koleżanek. I tak cały Boży dzień napędzamy się pracą, nauką i zabawą. Wolne chwile najczęściej spędzamy na rajdach rowerowych, które właśnie, jak powiedziałem wcześniej, odbyliśmy z dwoma zaproszonymi paniami, za co bardzo im dziękuję, za ten wysiłek, które tutaj naprawdę wniosły i poświęciły.